Dobrze, dobrze, pani Haniu. Pani wpuści kolejnego kandydata na stanowisko palacza, tak? U nas w elektrowni, dobrze? No. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Witam niskiego pana. Proszę sobie usiąść, tak? Widzę, pan troszkę kuleje, tak? Mam nadzieję, że to nie będzie panu w pracy przeszkadzało. Dobrze, panie Jarosławie, pan mi powie, jak pan siebie oceni jako kandydata tutaj na stanowisko palacza? Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja. Nie ma mądrzejszych ludzi od pana. No widzę, pan tutaj bardzo ma dobre mniemanie o sobie. To już jest pierwszy plus dla pana, tak? Że po prostu jest pan świadomy z siebie samego, tak? Czyli pan uważa się za takiego idealnego. Nie ma na świecie ludzi idealnych, nie ma ludzi bezgrzesznych poza Chrystusem i Marią. Nie jest pan idealny, tak, tylko Jezus i Maria, tak, czyli mimo tego, że pan ma dobre takie mniemanie o sobie, poczucie własnej wartości, to jeszcze jest pan takim skromnym człowiekiem. No troszkę pan mi imponuje, powiem, panie Jarosławie. A pan mi powie, no bo tutaj na tym stanowisku potrzebna jest też wiedza, pan mi powie, zna pan jakieś jednostki energii? Za megatowo godzinę, no przepraszam bardzo. Spokojnie, spokojnie, pan się nie denerwuje, bo to widzę, taka trema troszeczkę jest, tak. Mega wato godzinę. No, widzi pan, dwa głębokie wdechy, nie ma się co stresować i od razu lepiej ta rozmowa przechodzi, tak, już jest mniejszy stres. Dobrze, panie Jarosławie, dobrze, pan zna, mimo tego, że jest pan skromny i poczucie własnej wartości ma, to jeszcze pan ma wiedzę. A powiedzmy u nas w elektrowni na tego palacza, proszę pana, jakie pan by miał w przyszłości... Co by mogła elektrownia zrobić, żeby było taniej dla nas? Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami czy tym podobnymi rzeczami. No powiem panu, zaimponował pan mi teraz, tak? No jest to jakiś pomysł. Jest to jakiś pomysł, żeby zaoszczędzić i Polakom sprzedać tańszy prąd tutaj z elektrowni, żeby to spalać. Tak, panie Jarosławie, dobrze. A pan mi powie jeszcze, no bo póki co, no to musimy palić węgiel taki sortowany, dobrej jakości węgiel, tak, bo to mamy sprawdzane. Wie pan coś na temat tego węgla? A jeszcze do tego przy przewożeniu na dłuższych odcinkach, szczególnie statkami, ten sortowany z powrotem zmienia się w niesortowany po prostu dlatego, bo się kruszy w czasie transportu. Także to jest trudna sprawa. Nie no, powiem panie Jarosławie, no zak mi pan zaimponował, no niesamowita wiedza, niesamowite poczucie własnej wartości, skromność proszę pana, no niesamowity, mimo że nie widzę pana tutaj za stołu, jest pan taki niski, ale naprawdę... Mam tu jeszcze kilku kandydatów za drzwiami, wie pan, panie Jarosławie. Ale jak pan na pana patrzę, skromnie ubrany człowiek, z potężną wiedzą, chętny do pracy, proszę pana, z poczuciem własnej wartości, ja od razu panu dam to stanowisko tego palacza u nas w elektrowni, proszę pana, od ręki, panie Jarosławie. Tak, panie Jarosławie, no widzimy się jutro. Przyjdzie pan, dostanie pan jakiś biały kask, od razu biały kask kierowniczy, fartuszek jakiś i będziemy palić, tak?